Siemanko, cześć, witam. Końcówka test serwera. Cipsoft już ogłosił, że kończy test serwer 27 listopada w poniedziałek. Dzisiaj mamy 25. Po wielu zmianach w przedmiotach nagrywam, co te przedmioty sobą tutaj prezentują, jak wyglądają i takie tam. Zapraszam. Rozpocznijmy od przedmiotów dla RPK. Pierwsze co, helmet, stoik, X, kask, chyba tak to się wymawia, jak coś to sorry. Arm 8 plus Dista 2. Odporność na fizyk plus 3%, energia plus 6%, dodatek do Exori Sana Strong Impact, to jest połowa tej mocy, bo to nie jest powerful. Dwa sloty imbu, czwarta klasa, wiadomo, tier 0, 250 level tylko dla RPK. Ogólnie helmecik spoko, ale jak ktoś nie ma Koifa, jak ktoś nie ma Alicorna, bo jak ktoś ma Alicorna, no to wiadomo, na ten helmet to tam zbytnio nawet nie popatrzy. Ale jak ktoś ma Koifa, a będzie potrzebna odporność na energię, no to można się tutaj rozejrzeć, ale ogólnie Alicorni, tak, AliExpress helmet pozostaje topowym, bez zmian. Dalej mamy Armor, Anering Dragon Skull Armor, Arma 17 plus 3 Dista, 1 Holy Magic Level, odporność na energię plus 10%, wrażliwość na RFA 5%, dodatek do Exori Grancona plus 4 Life Leecha 2, sloty na imbu, 300 level, czwarta klasa. Armorek ogólnie spoko, jeżeli potrzebujemy jakąś odporność na energię, na przykład na Enigmie, jakby ktoś potrzebował, myślę, że ten armorek jakieś tam zastosowanie będzie miał, ale to dla gracza, który gra solo i są miejscówki dla solo, gdzie dostajemy energię, no tak trochę za bardzo ich nie ma, więc dla osób, które będą grały w Team Huntach, być może to będzie jakaś opcja, jeżeli ktoś gra solo, to raczej to itemek nie będzie miał większego zastosowania, tak myślę. Na sam koniec buty URPK, czyli Stoic X Boots, Arma 2 plus 1 Dista, Speeda plus 15, odporność na Fire plus 5%, Exori Sun, tutaj dodatkowy damage na krycie 5%, jeden slot imbu i 250 level tylko dla palka. Ogólnie buty, które myślę, że jakieś tam zastosowanie będą miały, jeżeli ktoś na przykład sobie bije jakiegoś, nie wiem, fairwaya albo lata sobie na jakiś WZ8, bo no ogólnie Fire jest takim powszechnym żywiołem, jak ktoś nie ma Soulstalkerów albo jak tam damage się różnie rozkładają, to te buty z odpornością na Fire'a na pewno będą ciekawą opcją. Spoko buciki. Przechodzimy do Eka i mamy Doubtless Dragon Skull Armor, 18 arma plus 3 Sword Club Axe, odporność na fizyk 8% i tutaj mamy dodatek do Exori Min plus 4% Life Leecha, 2 sloty imbu. Jak wiecie, nie gram za bardzo Ekiem, ani Druidem, ani MS-em, więc będę po prostu to przedstawiał, klasa czwarta, jak to wygląda. Jeżeli coś mi się rzuci w oczy, choćby to było głupie, to o tym powiem. Ogólnie, tak jeszcze a propos głupoty, to te armory jakoś tak mi się wydają graficznie takie dosyć słabsze niż to, do czego nas przyzwyczaja Cipsoft w ostatnim czasie, bo umówmy się, taki social wygląda dużo lepiej. I patrząc pierwszy raz, jak zobaczyłem sobie ten armor, Anering Dragon Skull Armor, nie wiem dlaczego, od razu pomyślałem o Leopard Armorze. Nie wiem, takie dziwne skojarzenie od razu mi się załapało. Ale jest jak jest. To nie znaczy, że on jest jakiś zły i tak dalej. Spoko. Taki armorek też jakoś tam się odnajdzie w tym tibijskim świecie. Drugi armor dla Eka, Stoic X Chestplate, Arm 16 plus 3 shieldingu plus 8 odporności na fizyk i dodatek taki, że mamy redukcję CDK na Exure Gran Ico o 2 minuty. Dwa sloty imbu, czwarta klasa, wiadomo, 250 level. Na sam koniec gacie dla Eka, Stoic X Kulet, Arm 9 plus 2 Sworda Axa Kluba, odporność na fizyk 4%, odporność na energię 2%, dodatek do znowu Exury Gran Ico w postaci dodatku tam Strong Impact, czyli połowa mocy, klasa czwarta, 250 level, takie gadki dostajecie. Przechodzimy do Edeka, Stoic X Headpiece, Arm 8, Magic Level plus 2, odporność na śmierć 3% i dodatek do Exevo Grand Mastera plus 5% damage'u na krycie. Dwa sloty imbu, 4, 4, 4, czwarta klasa, 250 level wymagany. Dalej Armor, Mystical Dragon Rope, Arma 15 plus 3 Magic Levela, 1
Magic Level od Erfa, odporność na Fire 12%, wrażliwość 6% na Ice'a, dodatek do Terra Wave'a 3% mana Licza, 1 slot Imbu. Tak na pierwszy rzut oka ogólnie ten armor wygląda całkiem spoko. Pewnie nas MS-a też będzie taki używany. 12% fajera to nie byle co, tak się wydaje. Nie gram druidem, ale tak się wydaje. Ostatnim przedmiotem dla druida jest stoik X Cuirass, arma 15, magic level plus 4, odporność na śmierć plus 5%, dodatek do Exevo Grandmastera, jeżeli chodzi o damage, strong impact, czyli połowa znowu, jeden slot imbu, czwarta klasa i 250 level wymagany. Taki dzbanek, trochę to wygląda jak taki dzbanek, ale jest. Na sam koniec przedmioty dla MS-a, Arcane Dragon Rope, 15 arma, plus 3 magic levela, plus 1 magic level do energii, odporność na Ice'a plus 12%, wrażliwość na Fire 6%, Energy Wave plus 5% Life Leecha, 1 slot, 4 klasa, 300 level tylko dla MS-a, też spoko, odporność na Ice'a. Ogólnie myślę, że się wam przyda, MSI. Dalej gadki, stoik X Falls, chyba tak to się wymawia, armor 8, magic level plus 2, plus 6, odporność na fire. I tutaj dwa dodatki, jakimi są tutaj dodatek do Exevo Granvis Luxa, Exevo Max Morta, strong impact, czyli połowa dodatku damage'a. Czwarta klasa, 250 level tylko dla Sorka. Tak na pierwsze co pomyślałem sobie, przecież wy i tak macie Soul Stridery, ale Soul Stridery są dla Edeka, więc chyba się przydadzą. Tak pierwsze co tak pomyślałem sobie, mogą być ok, skoro Soul Stridery są dla Edeka, jakaś odporność na fire, zawsze spoko. Na sam koniec buty, stoik X Sandals, 2 arma, 1 magic level, odporność na Ice'a 6% i znowu dodatek do Exevo Granvis Luxa i Exevo Max Morta, plus 5% damage'u na krycie. I jeden slot imbu, 250 level, tylko sandałki dla MS-a. Też chyba wydają się być git, na pewno jakoś tam sobie to ogarniecie, żeby się przydały. I tyle z tych przedmiotów. Każda profesja dostaje po 3 itemy. Na sam koniec temat transcendencji. Cipsoft jakieś 3 dni temu chyba już zamknął ten temat na test serwerze. Jeżeli chodzi o przeliczniki, to tak jak właśnie tutaj widzicie, to wygląda. Tier 3 0,44, tier 4 0,64. No niestety to zdecydowało na tym, że przechodzę na Boa i tam bardziej będziemy się bawić w tierowanie. Do legów może kiedyś wrócimy. To nie jest tak, że na pewno transcendencja wygląda tragicznie i nikt się za to nie będzie brał, bo na pewno ktoś się znajdzie, kto będzie się za to brał. Myślę, że taka transcendencja w Team Huncie, jak każda osoba będzie miała trzeci tier na legach, no to ten awatar raz na kółko u kogoś tam się odpali albo i więcej. Więc to jest na pewno rzecz, która jest do zrobienia. Daje trochę defa, daje trochę ataku, nie jest beznadziejna. Zobaczymy jak będzie w ogólnym rozrachunku. Trzeba pamiętać o tym, że Cipsoft musi myśleć o ludziach, którzy ekspią w Team Huncie i którzy ekspią solo. Niestety, no jak gracie solo, no to ten awatar nie jest aż taki super świetny, no, ale jak gracie właśnie w Team Huncie, no to może mieć spore znaczenie w cyferkach, jakie wyciągacie, gdy tak każda osoba ma tego awatara. Tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, tyle z test serwera, szczerze powiedziawszy w ogóle się nie tykałem zbytnio questów, nie wiem co się robi, jaka jest kolejność, jakie bossy, tylko widziałem u Maxi Gashiego jakiegoś golema, który na spela zdjął dwie osoby i będę w sumie questy poznawać jak już wyjdzie update. Strzeliłem w ankiecie na tibia.com, że update wyjdzie 4 grudnia w poniedziałek, zobaczymy czy to będzie zgodne z tym, co obstawiłem w ankiecie. I tyle. Miłego weekendu, bo to sobota. I do następnego. Cześć, na razie.